Pewnie myślicie jeden z drugim, że skoro w Polsce ustanowiono rządy konkordatowe i wszyscy ministrowie są z episkopatu, skoro wprowadzono monarchię parlamentarno-konsekrowaną, tak to nazywają, i 60% posłów w Sejmie to klechy z Polski katolickiej, którzy przychodzą do roboty w koloratkach. A królem Polski jest nikt inny, tylko właśnie sam Chrystus Król. Skoro zrobili tak, że za pedalstwo, skrobany i sowiectwo idzie się do więzienia i że można tu legalnie zajebać ciapaka albo czarnucha, gdy ten nie ma przy sobie papierów. Skoro zakazano promowania żydostwa i muzułmaństwa, skoro to wszystko się wydarzyło, to teraz naprawdę jest tu porządek. Nie, debilu, jeden z drugim. Jakby był tutaj porządek, to cała nasza praca nie byłaby w ogóle potrzebna. Nie trzymano by różnych gnit i zdrajców, by utrzymywać pozory, że tutaj jest demokratyczny kraj. Demokratyczny kraj, ja pierdolę. Wyganiasz żydopedałów po to, by dalej udawać, że jesteś żydopedałem, a żeby móc sprzedawać to, czego oni i tak potrzebują, te łajzy niemieckie, do napędzania swoich fabryk. Jakby był porządek, to moi ludzie wciąż by żyli, a ja nie byłbym zdradzony i poniżony jak Hausmann w Norymberdze. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie BookTube na kanale PCH24TV, do którego wspierania Państwa zachęcam, gdyż nie utrzymuje się on z reklam, a Państwa ofiarność pozwala na powstawanie kolejnych programów, także kolejnych odcinków BookTube. W zasadzie mógłbym dzisiejszą recenzję zakończyć na przytoczeniu tego fragmentu, który usłyszeli Państwo na początku. Poziom absurdu, nawet jak na powieść fantastyczną, jest tutaj taki, że trudno to w jakikolwiek sposób potraktować poważnie czy poważnie komentować. To mógłby być występ jakiegoś marnego kabaretu, a i to w tym przypadku chyba ludzie zamiast śmiać rumieniliby się ze wstydu, słuchając tych bzdur. A jednak ponad Żulczyk jest popularny wśród młodzieży. Kiedy poproszono mnie o opowiedzenie w BookTube o Żulczyku, jęknąłem w duchu. Znając kilka fragmentów serialu na podstawie jego powieści Ślepnąc od świateł, wiedziałem, czego się spodziewać, łudziłem się jednak odrobinę, że może jestem uprzedzony, a w pamięci też kołatała mi się jakaś entuzjastyczna recenzja Andrzeja Chorubały z jednego z utworów Żulczyka. Pomyślałem więc, że niepotrzebnie się uprzedzam i postanowiłem przeczytać dwie najnowsze powieści tego autora, czyli Czarne Słońce oraz Informację zwrotną. Okazało się, że jest gorzej, niż się spodziewałem. W wielkim skrócie, powieść Żulczyka Czarne Słońce, jeśli ten słowotok, czy raczej słowo ściek, albo słowo wściek można nazwać w ogóle powieścią, to historia prymitywnego naziola schizofrenika, który nosi dwuznaczny pseudonim Gruz, jest homoseksualistą, choć sam by tego nie przyznał, czy też biseksualistą i wraz z grupą podobnych mu typów pełnią rolę zbirów od mokrej roboty. W Polsce przyszłości, którą rządzi ojciec premier. Ojciec premier nie dość, że jest wrednym klechą, który tłumi wolność w kraju, to jeszcze jest znęcającym się nad dziećmi pedofilem, gwałcącym i mordującym nieletnich, w tym Zbawiciela, który po raz drugi przychodzi na ziemię i najpierw jako dziecko ze swoją matką znajduje się w obozie dla uchodźców,
czy też raczej futurystycznym obozie koncentracyjnym pod ścisłym nadzorem, założonym oczywiście przez wrednych Polaków katolików. Dodajmy, że zarówno Zbawiciel występujący tu jako Alfa i jego matka oraz ojciec przypominają bardziej antychrysta i demony. Mało? Dorzućmy do tego jeszcze demoniczną zakonnicę, której śmierdzi z gęby, Biblię, w której wszystko jest zakłamane i to, że katolicy są gorsi od komunistów, apokalipsę, holokaust i polskich górali kanibali z Republiki Karpackiej, robiących kiełbasy z imigrantów oraz niczym karpacki Ku Klux Klan wieszających ciapatych na drzewach. Książka Żulczyka jest w gruncie rzeczy wyrazem tego panświnizmu, który można znaleźć w filmach Wojciecha Smarzowskiego, robiącego coraz gorsze filmy Patryka Wegi, którego notabene niegdyś ceniłem za serial Pitbull, czy po części w filmach Władysława Pasikowskiego. Z tym ostatnim Żulczyka łączy to, że jego wizja świata przypomina wizję męskości i miłości w Psach i Królu, to znaczy jest taka, jakby za pisanie tego powieścidła zabrał się nastolatek i przelał na papier bez opamiętania i ograniczeń swą opowieść posklejaną z mrocznych fantazji erotycznych i sadystycznych oraz klisz popkultury, filmów, seriali, produkcji pornograficznych, chaotycznych lektur i komputerowych gier. Można tu znaleźć niemal wszystko, co się tam kotłuje w sieci i na twardych dyskach oraz innych nośnikach. Zarówno klasykę, na przykład Szklaną Pułapkę, Milczenie Owiec, Człowieka Słonia, ale także i Johna Wicka i cokolwiek sobie tam Państwo wymyślicie i przypomnicie. Różnica jest może taka, że to wszystko Żulczyk nurza w błocie, plugastwie, także językowym i wszelakich możliwych cielesnych wydzielinach, a dodatkowo bluźni, licząc widocznie na skandal, który podbije sprzedaż jego wiekopomnych dzieł. Na przykład jego nazistowska Walkiria, przypominająca tę ze Szklanej Pułapki z nazistami rabującymi bank, jest nie tylko brzydka, ale ciacha brzytwą i morduje jak wściekła. Już po około 30 stronach tego czegoś mamy tutaj na przykład pornograficzny opis seksu z piękną działaczką Ruchu Narodowego, która następnie zostaje brutalnie pocięta po twarzy i zbiorowo zgwałcona. Czytelnik, zwłaszcza czytelnik dorosły, skrzywi się może z obrzydzenia, ale nie przejmie losem bohaterki, bo postać jest papierowa, tak jak i większość bohaterów tej prozy. Notabene to nie jedyny fragment pornograficzny w tej powieści. Mamy też obrzydliwe sceny seksu homoseksualnego i masturbacji. Co ciekawe, ten panświnizm tak jakby znika, kiedy główny bohater tej powieści, Gruz, który rzekomo przechodzi jakąś przemianę, zostaje ocalony z wypadku przez starego działacza opozycji demokratycznej, który niewątpliwie działał też w KODzie, bo jakżeby inaczej, i jest subtelnym intelektualistą, reżyserem filmowym, a jego dom wypełniony książkami i portretami działaczy praw człowieka, także Lecha Wałęsy, przypomina ten z filmu Ludzkie dzieci, w którym mieszka bohater grany przez Michaela Caina. Tu nawet powietrze pachnie inaczej, lepiej. Jest to istna oaza i rajska przystań w dziczy, którą wypełniają okrutni górale kanibale. Nie trzeba chyba dodawać, że w tej sielance, hodując kózki i owieczki, reżyser Andrzej mieszka ze swoim homoseksualnym partnerem, Leszkiem. No i chyba nie mogłoby być inaczej. Taka byłaby Polska,
tęczowy raj na ziemi, gdyby nie ci wredni zamordyści, którzy doprowadzili do jej wyjścia z Unii, stanęli na drodze rozwoju i postępu i stworzyli katolicki kalifat, w którym wszystko jest brudne, odrażające, złe. A tacy prymitywni prostaczkowie, jak Gruz, zamiast żyć ze swoim kochasiem suchym w podobnej sielance, mordują, palą, gwałcą i ogólnie są sprowadzani na złą drogę przez demonicznego i płaczliwego Damiana, który na dodatek jest hipokrytą, oczywiście hipokrytą katolickim, jak zresztą wszyscy Polacy katolicy w tym utworze. Na okładce tego wiekopomnego dzieła napisano, że jest to powieść okrutna, wywrotowa, antypolska. Antypolska w cudzysłowie. Faktycznie jest ona okrutna dla czytelnika, który z jakiegoś powodu musi przez ten słowościek brnąć. Jest wywrotowa, bo można się wywrócić z obrzydzenia i nudy, ale antypolska jest bez cudzysłowu. Te wulgarne bzdury mógłby napisać tylko jakiś pożyteczny idiota, świadomie nawiązuje do stylu i poziomu dyskusji Żulczyka, albo człowiek mający dużo, dużo złej woli. Po mniej więcej 70 stronach miałem tego ścieku solidnie dosyć. Przeskoczyłem do ostatniego rozdziału, potem mając poczucie recenzenckiego obowiązku, wróciłem i kontynuowałem, by znów przeskoczyć do rozdziału przedostatniego i tak w kółko. Naprawdę na lekturę nie ma to żadnego wpływu. Można tę książkę czytać od początku do końca, od końca do początku i tak dalej. Jest to samo. Widać, Żulczyk zorientował się, że przez to coś będzie ciężko przebrnąć, bo po ponad 170 stronach zaczął się usprawiedliwiać z tego wszystkiego, a jednocześnie mając chyba świadomość, że jego czytelnicy, nie licząc być może krytyków, będą się rekrutować z dolnych warstw inteligencji i nie mam tutaj na myśli statusu majątkowego, postanowił też zamieścić wyjaśnienie, z czego to zostało ulepione. Moim zdaniem okazał się zbytnim optymistą. Myślę, że co najwyżej do strony może 70 zdołają dobrnąć tylko fanatyczni nastoletni amatorzy pornografii, ale chyba i oni odpadną i poszukają czegoś szybciej w sieci. Niestety Żulczyk ciągnie tak swą opowieść przez ponad 500 stron. Kusiło mnie, by zrecenzować tę książkę po przeczytaniu mniej więcej 1/3 całości, ale dobrnąłem do końca i tak przeskakując co obrzydliwsze kawałki. W gruncie rzeczy jednak była to strata czasu. Nie zdziwi chyba Państwa, że informację zwrotną sobie darowałem. Świat książki, który to coś wydał, powinien nie tylko zwracać pieniądze, ale wypłacać też odszkodowania tym, którzy dali się na Żulczyka nabrać, a najlepiej też zmienić nazwę swego wydawnictwa na przykład Świat Porno i Plugastwa, by potencjalni czytelnicy trzymali się od tego wydawnictwa i jego produkcji oraz księgarni z daleka. Jeśli ktoś potrzebuje podpałki albo makulatury, to mniej więcej tyle to jest warte. Jest to literatura zła, jeśli można to w ogóle nazwać literaturą, w dwojakim sensie, jako literatura i jako rzecz promująca zło. Nie ma tu ani żadnej ostrej prawdy, ani dobra, ani piękna. Jest za to kłamstwo, zło i brzydota. Dzisiaj, Szanowni Państwo, nie będzie na koniec nowości ani ciekawych propozycji lektur, bo zestawianie ich z wytworami Żulczyka nobilitowałoby tego ostatniego, a ubliżało poważnym pisarzom i poetom. I tak już nobilitowałem tę twórczość, że w ogóle się ona pojawiła w moim programie.
Żulczyk pojawia się też tutaj po raz pierwszy i ostatni. To jest program o książkach, a nie o cokolwiek to jest. Pomódlcie się Państwo za Żulczyka, by przestał szerzyć zło.